Dzień dobry. Zwracam się do Państwa. Bardzo mi miło spotkanie, bardzo. I dużo zdrowia. Najpierw życzę dużo zdrowia, miłego spotkania. I proszę Państwa, będę mówić, wiadomo, mam 89 lat, ale będę rozmawiać, no wiadomo, że ten wiek jest, to po prostu może niedokładnie człowiek, ale przepraszam bardzo. I zwracam się z prośbą, że proszę się zaopiekować tymi ludźmi, którzy się liczy, wygrywają. Bo oni wygrywają, proszę Państwa. To jeden na chleb gra, a drugi napada na ludzi po prostu w bałagani i on cuda wyrabia, ten człowiek. On jest właściwie, mieszka, ale nie dajcie mu, a nawet częta. Dajcie ludziom, tym, którzy sieroty, mają dzieci i nie mają co jeść. Chodzą, zbierają pustki, bo nie mają dzieciom na chleb. I bardzo mnie miło to spotkanie, że Państwo pomagacie ludziom. To bardzo mnie miło, choć przeżyłam tyle lat, nie było tej biedy, co teraz się robi, no ale bardzo prosiłabym, że się zaopiekujcie tym panem, który on to wyrabia. Bo dlatego, dlaczego, proszę Państwa, przyszyłam z zakładu pogrzebowego codziennie, pogrzeb, codziennie się liczy, przyjeżdżali, nie dali nawet po prostu kawałka chleba zjeść, tylko napadali na syna i mordowali jego. I także już przyszło do tego, że zabrali jego po prostu z mieszkania i już tak go doprowadzili, że sprowadzili już zakład pogrzebowy, że już wystawili jego zabić i spalić. To tylko tyle, że uratował ksiądz. Przyszedł ksiądz i mówi: bracie, diable, odejdź od ciebie, a ja ci będę się modlić i bracie żyj. To ten ksiądz uratował, że jego nie spalili, bo chcieli zabić i spalić. I także bardzo mnie miło spotkać się z Państwem i bardzo mnie miło, że porozmawiam, to dla mnie jest bardzo lżej, bo nie mam rodziny, nie mam rodziny, nie mam do kogo porozmawiać. A w sąsiedztwie jest bardzo teraz tak miło, że strach wyjść na podwórek. Bo to nie kiedyś było, że rodzina jedna do drugiej sąsiadki przychodzili. Pamiętam, mało pamiętam, ale pamiętam, mama upiekła chleb, leciała do sąsiadki, sąsiadkę częstowała tym chlebem, że weź spróbuj, jak ja upiekam chleb. Było, takie życie było. I pomagali jedne drugim w życiu. Ugotowała zupę, tak samo w talerzyku, a dzisiaj rodzina po prostu nie można przejść. Korytarzem nie mogę na przejść, bo to takie, że po prostu idzie człowiek i swego puścianu się boi. Nie wiem. I Państwo, ja bym prosiła, żebyście po prostu się wzięli za to, żeby był porządek na blokach, żeby był porządek pomiędzy ludźmi, żeby pomóżcie, weźcie się za to, bo policja nie reaguje na to w ogóle. Składaliśmy do policji, to nie radzą nawet po prostu się zaciekawić. I także przyjeżdżał zakład pogrzebowy po dwa razy dziennie, po trzy razy. Policji nie było. W ogóle. Oni tylko widzą, jak idzie pijany, to widzą, no bo z niego zyskają. A z takiego człowieka, co się przewraca z głodu, to jego nie znają, no bo nie mają z czego skorzystać. To ja nie wiem, dlaczego tak teraz wykształcona jest nasza władza. Bo kiedyś władza to była władza z powołania, tak jak ksiądz. A dzisiaj nie wiem, księdza nie przyznają, sąsiedztwa nie przyznają, jeden drugiego by w łyżce wody utopił. A zwrócę się do tego jeszcze pana, który się liczy, to wyrabia. Także sprowadza młodzież do mieszkania i na stół wyjmuje swoje narzędzia i proszę Państwa, kładzie na stół
i zamiast kiełbasy pokazuje. Zobaczcie, jakie ja mam. Ja mam grubszego, ty masz cięższego. No ludzie, zainteresujcie się tym właścicielem, że dlaczego on ma ten, bo pies idzie i to ogonem nakryje swoje narzędzie, żeby ludzie nie widzieli, a dzisiaj człowiek sprowadza grandę do mieszkania i państwo na stole kładzie, co na stole jest stół do chleba, do krzyża. I ja nie rozumiem, że co ty ten człowiek po prostu wyrabia. Dlaczego policja się nie interesuje tym? To ja nie wiem, no. Już pomagają te ludzie, którzy po prostu nam, no, to nagrają. To bardzo mnie miło to jest, bo są grzeczni ludzie, pomagają i po prostu wytłumaczą komuś jest źle, to wytłumaczą, że no może będzie lepiej za dzień, za dwa, no bo wiadomo, skąd oni dadzą tych pieniędzy, przecież oni nie mają swoich banków, to nie mogą dać tyle, co się liczy, pomogą, żeby ktoś wygrał te parę groszy. To jest bardzo mnie miło to. Dobry, i ja bym naprawdę prosiła, zainteresujcie się, nawet to policją się zainteresujcie, złożcie jakieś pisma czy coś, no bo nie do wytrzymania, to co się robi teraz. Teraz tak samo, przyjechało się liczy zakład pogrzebowy, proszę pana, nią panów i paniów, różnie będę mówić, przyjechali z Warszawy i także przyjechali z Warszawy, syna chcieli tego zabrać i żeby był troszeczkę dalej od mieszkania, to by byli go zabili i by byli wjeździć do Warszawy od razu zakład pogrzebowy. Policja razem z zakładem pogrzebowym. No ludzie, pomóżcie, ile tylko możecie, bo ja się modlę i będę się modlić, żebyście państwo żyli po 100 lat wszystkie i pomagali ludziom. Pomóżcie i uważajcie tych panów, które pomagają nagrywać, bo oni bardzo są miłe. I jest naprawdę 100 lat dla nich życia, bo oni krzywdy nie robią, tylko pomagają ludziom. I przetłumaczą i tak, no, ale nie mogą z tego po prostu śniegu nawet chodzić i pomóc, no. No przyszli do mieszkania, a państwo leży sobie nago. Teraz już tak, przepraszam, powykładali na stół i teraz mierzą, który grubszy, który jest. I toś tu, ludzie, zastanówcie się i weźcie się za to naprawdę. I weźcie się to, albo skasujcie, albo go oddajcie gdzieś do chroniska, czy do no po prostu do, no do chorości, do, bo nie do wytrzymania, wyjść nie można, bo nie da przejść dla ludzi. Weźcie się naprawdę. Jeszcze raz będę prosiła. To będę prosiła, jak się dowiem, że państwo załatwicie, czy to policja, dlaczego im porządku nie patrzą, to bardzo będzie mi miło spotkać się z wami, zawsze porozmawiać. Bo będę rozmawiać. No, ale pozdrów Kaczyniaka. I 100 lat życzę dla wszystkich ogólnie. I się uśmiałam z tej radości, że spotkałam się z państwem. I dziękuję bardzo i 100 lat życzę dla wszystkich. Mówiłem Kaczyńskiego pozdrów. Co? Kaczyńskiego, kto? Aj, przepraszam jeszcze. Pomyliłam jeszcze jednego gościa. I zwracam się z prośbą. Składam życzenie dla państwa Kaczyńskiego i prosiłabym, pomóżcie jemu, co teraz wyrabiają z nim, żeby on wygrał te wybory, bo my zginiemy, pozabijają nas ta platforma złodziejska. Weźcie się za to, pomóżcie, co teraz oni wyrabiają koło tych wyborów. Jak on miły, ile on ludziom pomaga. Ile może, to on swoich pieniędzy nie ma, fabryki swojej nie ma, ale on bardzo miło pomaga ludziom. I ja będę się modliła, żeby on po prostu pomóżcie te wybory wygrać. Matko, zlituj się nade mną, że ja będę tak prosiła. I pomóżcie. Ja nie mogę nocy spać, teraz się dowiedziałam to co oni planują zrobić. To czy oni nas widzą, co się liczy, tam, gdzie już nie wróci ta platforma, co ona robi. I dlaczego te ludzie posłał te bydło za nimi?
Błagam się na litość Boga, pomóżcie, a dla niego życzę 100 lat, bo on dużo ludziom pomógł. Dla mnie też, przysłał dla mnie też parę groszy, tak samo, ale i teraz obiecuję jeszcze dać, bo on ludziom pomaga, i sierotom pomaga, i szkołom pomaga. I naprawdę weźcie się za to. I ja będę bardzo życzenie składać wam codziennie. I będę zdrowie prosiła. I wam zaśpiewam zawsze, żebyście 100 lat żyli i Boga prosiła o wszystkie pomocy dla was. Pomóżcie. I dużo zdrowia. I teraz bym może przeprosiła, no może się wrócę, bo wiadomo, jak teraz to już co, jak pamięci nie ma. Ale jeszcze do wieczora, to na pewno, jeszcze porozmawiamy. I bardzo prosiłabym. I z uśmiechem dla was zawsze jestem życzenie. Dziękuję bardzo. I przepraszam. I dziękuję dla tych panów, które te państwo chodzi i pomaga ludziom. A wy jemu dawajcie, ile tylko możecie, bo ja składam dla was życzenie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, tutaj go, z tej strony, jak to się mówi, Jan, no Kajusz, tutaj go. I także w miarę zostawić lejtopa, tak